my! Dzień dobry. Tak, dwa mecze przed nami, tak jak pan powiedział. W krótkim odstępie czasu, przedzielone tylko dwoma dniami. Ale no my musimy tak pracować, że z tyłu głowy oczywiście mamy Bytowie i mecz w Pucharze Polski, ale przede wszystkim teraz wszystkie nasze siły skupiamy na meczu w Płocku. Bardzo nam zależy na tym, żeby wygrać ten mecz. Z takim nastawieniem tam drużyna jedzie. Będziemy musieli sobie radzić bez dwóch, jak do tej pory, podstawowych naszych zawodników. Bez kapitana Adama Frączaka, kontuzjowanego w meczu z Lechem. I bez Kornela Rapy, który będzie pauzował za 4 żółte kartki. No, tajemnicą nie będzie, że Adama zastąpi Łukasz. Bardzo się cieszę, że Łukasz po kontuzji wraca, że z meczu z Lechem dał dobrą zmianę i w meczu w Płocku wszystko wskazuje na to, że wyjdzie od pierwszej minuty. Natomiast kto zastąpi Kornela Rapę, tutaj też wielkiej, myślę, nie zrobię wielkiego błędu, odkrywając karty, i chyba wszyscy się spodziewają tego, że wróci Jarek Fojut. Jarek jest zdrowy, dzisiaj trenował cały trening z nami, także też wszystko wskazuje na to, że to Jarek będzie tą osobą, która w tym meczu na środku obrony będzie partnerem dla Laszy Dwalego. Tak jak powiedziałem, sytuacja nasza jest taka, że te mecze, które są do następnej przerwy na reprezentację, traktujemy jako dużą szansę na to, żeby i podreperować swój dorobek punktowy, i czyli bardzo byśmy chcieli, żeby kolejna przerwa na reprezentację, żebyśmy kończyli na znacznie wyższym miejscu w tabeli niż poprzednio, i chcielibyśmy oczywiście też awansować do kolejnej rundy Pucharu Polski. Takie cele sobie na te 4 tygodnie pracy postawiliśmy. Na razie jesteśmy po pierwszym meczu z Lechem, nie do końca zakończonym tak, jak byśmy chcieli. Zabrakło nam tej przynajmniej jednej bramki, żeby ten mecz wygrać. Dlatego jedyny mecz ligowy w tym okresie, jaki będziemy grali na wyjeździe teraz w Płocku, traktujemy z taką ogromną determinacją, ogromną taką nadzieją na to, że będziemy potrafili Wisłę pokonać, że będziemy potrafili z Płocka przywieźć 3 punkty. Mówiąc o rywalu, tak dwa słowa jeszcze tylko. Na pewno drużyna, która gdyby nie było tej ostatniej, drugiej części meczu, gdyby nie patrzeć na drugą połowę meczu ich ostatniego z Zagłębiem Lubin, można byłoby powiedzieć, że nie są w najwyższej dyspozycji. Natomiast ta druga połowa zupełnie zmienia przynajmniej moje zdanie na temat tej drużyny. Zagrali naprawdę świetny mecz w tej drugiej połowie, chyba najlepszy ich do tej pory w tym sezonie. Dlatego spodziewamy się, że Wisła będzie nakręcona, że Wisła będzie szczególnie u siebie bardzo groźna. I na pewno uczulam zawodników na to, żeby mieli świadomość, że jest to mecz z kategorii takich, że w tej sferze mentalnej musimy być absolutnie na top. Tutaj, jeżeli chodzi o poziom przygotowania tego mentalnego, nie może nam się powtórzyć, tak, nie mogą nam się przytrafiać takie momenty dekoncentracji, jak to było w Niecieczu w meczu z Sandecją, bo po prostu nie będziemy mieli szans na jakiekolwiek punkty w tym meczu. Także tutaj ta sfera mentalna będzie dla mnie bardzo ważna, bardzo istotna. No i tak jak dzisiaj zawodnikom w szatni powiedziałem, żyjemy tylko i wyłącznie tym, żeby w sobotę o 15:30 po prostu zagrać bardzo dobry mecz i przywieźć 3 punkty. Z pewnością się cieszę, że już wróciłem do zdrowia, że mogę pomóc trenerowi, chłopakom w walce o pierwszy skład, o zdobywanie tych punktów dla zespołu. Nie będę tutaj dużo mówić. No, trener nam powiedział, jak ważny to jest dla nas mecz. My sami dobrze wiemy. Wszyscy czuliśmy niedosyt po tym meczu z Lechem Poznań, bo przyjechała wielka drużyna do nas i nie ukrywajmy, ale bardziej nie chciała stracić bramkę niż strzelić. Na pewno ten mecz w Płocku będzie dużo bardziej otwartym meczem i tak jak trener powiedział, potrzebujemy tych punktów, bo wyznaczyliśmy sobie cele na te 4 tygodnie i będziemy chcieli je zrealizować, więc ja tutaj nie będę dużo mówić, po prostu jedziemy tam nastawieni na zwycięstwo, ale będziemy dobrze wiedzieć, jak ciężki będzie to mecz dla nas. To nie jest mój pierwszy mecz, w którym wyjdę w pierwszym składzie, także jak najbardziej jestem gotowy na to
i cieszę się, że jakoś wywalczyłem sobie też to miejsce, bo nic za darmo, nikt za darmo do jedenastki nie skakuje. Więc jestem gotowy. Najważniejsze to, że czuję się już zdrowy, już oby te urazy zniknęły do końca sezonu i obym mógł w każdym meczu dawać siebie 100%, pomagać chłopakom i też trenerowi, żebyśmy punktowali w górę tabeli. Dużo zmieniłem nastawienie. Też nie ukrywam, że też z trenerem rozmawiałem też na ten temat. Trener mi wprost powiedział, że jeżeli będę spełniać jego założenia taktyczne, będę się wywiązywać z tego wszystkiego, to prędzej czy później strzelę bramkę i będę pomagać też chłopakom w stwarzaniu tych sytuacji. Więc mówię, no może na początku tych moich meczów w Ekstraklasie taka presja była, było liczenie, teraz już mam to za sobą i myślę tylko pozytywnie, bo tylko w ten sposób mogę być lepszym zawodnikiem i iść do przodu. Myślę, że to jest kanon już w tej chwili w każdej drużynie. Po prostu no, tracisz piłkę i najważniejsze jest, żeby jak najszybciej wejść w posiadanie i z powrotem, prawda? Niektórzy trenerzy określają sobie czas, ile drużyna ma na to, żeby wejść w posiadanie z powrotem piłki. My jeszcze na tym etapie nie jesteśmy. Natomiast podoba mi się to, że zawodnicy to świetnie rozumieją i coraz lepiej to realizują, że faktycznie, szczególnie to było widać w pierwszej połowie, że Lech nawet po odbiorze piłki na początku meczu miał w ogóle problem z tym, żeby przenieść grę na naszą połowę. Natychmiast potrafiliśmy dobrze nasz atak asekurować i te piłki z powrotem wracały do naszych zawodników. Także to jest element, który dobrze wykonują zawodnicy i tak jak powiedziałem, drużyna to dobrze rozumie. A to jest ważne, bo to pozwala nam dłużej posiadać piłkę, to nie pozwala przeciwnikowi na wyprowadzanie kontr. Także tutaj ten element to będzie coś, co będę chciał, żeby cechowało naszą drużynę, czyli ten pressing po stracie piłki. Z pełnym szacunkiem podchodzimy do Bytowi. Ja ze swojego doświadczenia wiem, parę meczów w Pucharze Polski moje drużyny rozegrały i wiem, że najtrudniejsze to są te z rywalami klasy niżej. Zdecydowanie najtrudniejsze mecze to są właśnie z tymi drużynami klasy niżej i nie oszukujmy się, dla Bytowi mecz z nami to będzie, myślę, że jeden, znaczy nie mam wątpliwości, że jeden z najważniejszych meczów sezonu, że nie najważniejszy, bo no, na pewno piłkarze Bytowi liczą na ten dwumecz z Legią, prawda? Że nagrodą za zwycięstwo jest dla nich na pewno jest gra ten dwumecz z Legią i jestem przekonany, że motywacja ich będzie przeogromna. Dlatego myślenie w taki sposób, że klasa rywala może słabsza, to my wystawimy innych zawodników i tak dalej, to jest najkrótsza droga do odpadnięcia z Pucharu Polski, a tego nie chcemy. Dlatego oczywiście, że muszę brać pod uwagę aspekt zmęczenia, regeneracji. Niektórzy szybciej, niektórzy wolniej się zregenerują po tym meczu w Płocku, ale będę chciał optymalnie zestawić skład na jeden i na drugi mecz. Także no, zresztą to są tylko dwa mecze, gdzie to nie jest tak, że gramy 10 meczów co 3 dni, prawda? To są tylko dwa mecze, następny będzie w sobotę, także nie sądzę, żeby tutaj aspekt zmęczenia był aż tak bardzo istotny. Mamy w drużynie kilku zawodników, którzy potrzebują trochę więcej czasu na dojście do siebie, ale liczę, że nasz sztab medyczny zrobi wszystko, żeby po meczu w Płocku ci, co będą potrzebni na mecz Bytowi, że będą w 100% gotowi. Ron Stasiak, Patryk Paczuk to są zawodnicy, których cały czas mam z tyłu głowy i myślę o nich, także oni są blisko pierwszej drużyny. Póki co jest grupa zawodników, którzy co jakiś czas będą z nami trenować. Nie będą na stałe wkomponowani tutaj, dołączeni do sztabu, do kadry pierwszego zespołu, ale będą regularnie uczestniczyć w takich treningach taktycznych z nami, żeby zdobywali tą wiedzę na temat tej struktury gry, powiedzmy, w naszym zespole. Natomiast tak jak pan powiedział, no jest Łukasz. Ja myślę, że też czas na to, żeby taki Marcin Listkowski dostał szansę w ataku. Oczywiście Darek Formela, Spas Delew to są ci zawodnicy, których pan wymienił, to też są potencjalni kandydaci na tą pozycję numer 9. Natomiast no ja bardzo żałuję tej kontuzji Adama, bo nie ukrywam, że liczyłem na to, że razem z Łukaszem stworzą taki duet napastników, że będę miał możliwość gry dwójką napastników i zresztą tak z tym Lechem chcieliśmy tak od tej 70 minuty od wejścia Łukasza chcieliśmy tak grać, ale niestety ta kontuzja Adama nam pokrzyżowała plany. No mogę tylko liczyć na to, że Adam szybko wróci do zdrowia. Nie ma chyba
nie ma takiego klubu, w którym jest tylko jeden napastnik i ta rywalizacja wydaje mi się, że wychodzi na dobre każdemu z nas, bo każdy chce grać w pierwszym składzie, każdy na treningu robi wszystko, żeby przekonać do siebie trenera. No ja chociażby z Adamem Frączakiem za trenera Wdowczyka też rywalizowałem przez pewien czas na dziewiątce, był Marcin Robak też, także zawsze ktoś był, że tak powiem. Nie było tak nigdy, że Zwiński był sam w ataku. Także wydaje mi się, że w każdym klubie, szczególnie w Ekstraklasie, ta rywalizacja jest potrzebna, bo tak jak powiedziałem na początku, no nikt za darmo miejsca w składzie nie dostaje i jak jeden zawodnik nie wykorzysta swojej szansy, następny wie, że może wskoczyć w jego miejsce i robi wszystko, żeby tą szansę wykorzystać. Nie ukrywam, tak też jest teraz w moim przypadku, bo dostaję szansę wyjścia w pierwszym składzie, więc też będę chciał zrobić wszystko, żeby wypaść jak najlepiej. Broń Boże, że nie narzucam teraz jakiejś presji, ale tak jest po prostu. Grasz, jeżeli wychodzi, zostajesz, jeżeli nie wychodzisz, to następny czeka na twoje miejsce i też będzie chciał wykorzystać tą szansę. Także wydaje mi się, że ta rywalizacja tylko i wyłącznie może nam pomóc. Może za wiele treningów nie zagraliśmy z Adamem razem, ale jak nas trener ustawiał, to chyba nie wyglądało to najgorzej, trenerze, nie? także jestem pełny optymizmu, jak Adam wróci do zdrowia, także to wszystko zależy też od trenera, jak nas ustawi. Nie ukrywam, że właśnie tak jak mówiłem wcześniej, za trenera Wdowczyka też graliśmy z Adamem razem i no, wyglądało to trochę lepiej niż moja współpraca z Marcinem, bo jednak chyba z Marcinem jesteśmy podobnej budowy, podobnie chcieliśmy grać tyłem do bramki i często się dublowaliśmy i to chyba każdy widział, a tutaj z Adamem bardziej się staraliśmy uzupełniać, że tak powiem.